Tu mamy ciąg dalszy, odzyskiwanie złota metodą kwasową. Ja do stężonego kwasu azotowego wrzucam styki i tak one się trawią. Trzeba uważać, bo ten kwas jest niebezpieczny, bo wytwarza trujące gazy. Trzeba to robić na przewietrze, przewiewnym miejscu, ewentualnie używać maski przeciwgazowe. Ja to robię na przewiewnym miejscu. Tu już widać, jak złoto wypływa, małe kawalątki złota już się rozwarstwiają. Metoda jest bardzo prosta, lecz jest bardzo niebezpieczna, ponieważ gaz, który się wydziela, jest bardzo trujący. Trzeba uważać. Proszę bardzo, tyle tego złota nam się odzyskuje bardzo szybko. Metoda jest prosta, sprawdzona. Stężony kwas azotowy, no w sumie mieszanina kwasu azotowego, do tego kwas solny, tak zwana woda królewska, delikatna woda królewska, żeby nie przesadzić z kwasem solnym, ponieważ rozpuści nam złoto. I to jest złoto ze styków, to są styki z komputera, to jest płyta główna. No, bardzo ładnie nam to odchodzi, widać, osadza się same złoto na wierzchu, dosyć dużo tego złota pływa. Metoda naprawdę jest wspaniała, ale trzeba uważać, bo jest niebezpieczna. To chwilę trwa. Zawsze trzeba mieć pod ręką wodę, jakby się coś stało, żeby się można było zneutralizować wodą. Kwas jest bardzo żrący, trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. To się wszystko gotuje, a złoto, jak widać, ono jest na wierzchu, pływa. Dosyć tego złota nam zostaje. To trochę dodajemy, żeby nie za dużo. Wszystko, co na wierzchu pływa, to jest złoto. To jest czyste złoto. Kwas trawi wszystkie metale nieszlachetne, zostawia metale szlachetne. Może tu być złoto, może tu być srebro, platyna, palat, wszystkie inne metale szlachetne. Następnie przecedzamy to. Ja to przecedzam na takim cedzaku i sitku. Też prosta metoda, nie ma żadnych komplikacji. Wystarczy teraz to scedzić. No i proszę, tyle zostało nam złota z takiej małej garstki styków. Powinno być tak to wygląda nasze złoto. No teraz nie muszę każdemu tłumaczyć, co to się z tym robi. Topimy, uzyskujemy wlewkę, no i sprzedajemy. Pozdrawiam, życzę miłej zabawy.